Ich celem jest promowanie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia, a także integracja sąsiedzka. Te festyny mają na celu zbliżenie do siebie ludzi, po to, żeby ludzie wyszli z domu, żeby nawiązywali ze sobą kontakty, żeby powstały jakieś wzajemne relacje, no i żeby wspólnie spędzić razem czas. A mowa o Stowarzyszeniu Niezależni Jaworzno, które zaprosiło mieszkańców osiedla stałego na festyn sąsiedzki. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, m.in. pokaz Mistrza Świata w żonglowaniu Zośką Pawła Nowaka. To jest przede wszystkim łatwy sport, łatwo go pokazać, także myślę, że łatwo z nim dotrzeć do ludzi właśnie podczas takich pokazów. Także myślę, że łatwo będzie zainteresować nim innych ludzi. Podczas festynu odbyła się także zbiórka charytatywna i aukcja na rzecz Arka Małka, mistrza Polski w jiu-jitsu, który walczy z boreliozą. Postęp leczenia jest widoczny, bo coraz lepiej się czuję. Miał teraz kilka dni takich dobrych, natomiast coś się dzisiaj stało i nie mógł być, bo się strasznie słabo czuł. Bokserska rodzina, tym bardziej tutaj jaworzyńska, jest dość ściśle związana ze sobą i myślę, że każdy taki akt wsparcia, czy to obecności, czy jakikolwiek inny, no jest wpisany w portfolio, można powiedzieć, bokserskiej rodziny, stąd też no, staramy się tutaj być i wesprzeć Arka tak samo, jak on zawsze wspierał nas we wszystkim, co robiliśmy. Stowarzyszenie Niezależni już planuje kolejne sąsiedzkie festyny.